obsada tego wyścigu. Jager, Trofimow, Zęgota, Jebsen, Jensen. Jak on wystartuje z tego zewnętrznego pola? W pierwszym wyścigu wprawdzie ci zawodnicy, którzy ruszali z zewnętrznych, okazali się najlepsi. Wtedy wygrał Łogaczow przed Tarasenką, ale to nie był efekt tego, że pola były korzystne. Oni po prostu ciężko na to zapracowali na trasie, no i też skorzystali z błędów pozostałych żużlowców. Jeszcze raz Jager, Trofimow, Zęgota i Jebsen, Jensen. Długo czekamy na moment, aż taśma pójdzie w górę. W końcu to się stało. Dobrze teraz Wiktor Trofimow, on nakrywa Andreasa Jagera, ale jeszcze po szeroki, świetnie. Jebsen, Jensen i to Tontiek jest z przodu, ale będzie musiał teraz walczyć ze swoim rywalem. Oj! Wiktor Trofimow i Grzegorz Zęgota. Takie sytuacje są niepotrzebne i teraz jesteśmy... Trzymamy kciuki, żeby się nikomu nie stało. Na pewno jest przytomny Grzegorz Zęgota. Nie jestem pewny tego, czy jeszcze jest przytomny Wiktor Trofimow. Paskudny upadek. Paskudnie to wyglądało. Powiedziałem w tym momencie, że będzie walczyć Trofimow ze swoim rywalem. Miałem na myśli oczywiście Zęgotę. No i właśnie, to jest ten moment. Wiktora tutaj troszkę zbyt bardzo wystawił. On wyhamował tą prędkość. Grzesiek już nie miał czasu, bo był bardzo blisko Wiktora. Nie miał czasu, żeby również zrobić to samo i wyhamować tą prędkość. No tak się złożyło, że... I to jest niebezpieczna sytuacja, dlatego że jest to środek kółku, gdzie jeszcze mamy troszkę tą prędkość. Jeden i drugi był dosyć na dużej prędkości i... Szczególnie tutaj Wiktor Trofimow z taką impetem poleciał. Ważna informacja, wykluczony kask niebieski. Sędzia Tomasz Sokołowski uznał, że wobec tego, że tak mocno się wyłamywał, tak mocno kontrował na tym pierwszym wirażu Wiktor Trofimow, to właśnie on zdaniem arbitra zasłużył na to, żeby w powtórce